Zastanawiasz się, co jest, jeżeli twoim celem jest budowanie masy mięśniowej. Masz wrażenie, że próbowałeś już wszystkiego, ale nadal nie możesz przytyć. A może wydaje ci się, że musisz jeść tylko ryż z kurczakiem, aby mieć duże mięśnie. Osoby chodzące na siłownię można podzielić na dwa obozy. Pierwsze chcą schudnąć i zgubić tłuszcz, natomiast drugie ma na celu zupełnie coś innego, a więc przytycie i rozbudowanie masy mięśniowej. Tutaj pojawia się sporo wątpliwości, bo przecież trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, ile jeść, co konkretnie jeść, a dodatkowo ułożyć sobie jakiś rozsądny jadłospis, który dobrze sprawdzi się podczas budowania masy. Dlatego powstało to nagranie, przedstawię ci w nim podstawy budowania masy mięśniowej, opowiem o kilku kluczowych zasadach, a także pokażę ci przykładowy jadłospis z wyliczoną kalorycznością i makroskładnikami. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie ci przejść przez okres masy i zobaczysz, że wcale nie trzeba jeść ciągle tych samych i nudnych posiłków. Zacznijmy trochę od teorii. Żeby móc efektywnie budować masę mięśniową, musisz mieć odpowiednią nadwyżkę kaloryczną, czyli jeść więcej niż wnosi twoje zapotrzebowanie. Nie bez przyczyny użyłem słowa odpowiednią, bo jeżeli tutaj popełnisz błąd, to cały twój proces budowania masy może się średnio udać. Z jednej strony, gdy ta nadwyżka będzie za mała, czyli jej nie będzie, po prostu nie przytyjesz i o wiele trudniej w takich warunkach cokolwiek zbudujesz. Nie możesz jednak przesadzić w drugą stronę, bo jeżeli twoja nadwyżka będzie ogromna, to po prostu zalejesz się tłuszczem, a robienie takiej świniu masy, że tak to nazwę, to raczej średni pomysł, bo wcale nie zbudujesz wtedy szybciej mięśni, a później będziesz musiał redukować tkankę tłuszczową. Przechodząc do konkretów, na początku zwiększamy kaloryczność diety o około 10 do 15%, maksymalnie do 20% i patrzymy, co się dzieje. Jeżeli ty jesz w przedziale 0,25 do 0,5% masy ciała na tydzień, to wszystko jest w porządku. Fajnym znacznikiem progresu jest też wzrost obwodów w kluczowych miejscach na ciele, czyli na ramieniu, klatce, ale szczególnie uważamy tutaj na zwiększanie się obwodu brzucha. Gwałtowny wzrost centymetrów w tym rejonie często oznacza, że nadwyżka jest za duża. Kolejnym fajnym wyznacznikiem jest nasz trening siłowy. Jeżeli bez problemu progresujesz, czyli stajesz się coraz silniejszy, to jest to bardzo fajny sygnał, który mówi, że wszystko jest ok i dalej idź w tym kierunku. Jeżeli chodzi o konkretne składniki, makroskładniki w diecie, to jeżeli chodzi o białko, mamy go w przedziale od 1,6 do 2 gramy na kilogram masy ciała. Możesz przyjąć na przykład około 2 gramy na każdy kilogram masy ciała. Jeżeli chodzi o tłuszczu, to zalecenia są od 20% do 35% energii, a resztę powinny stanowić węglowodany. Teraz jeżeli chodzi o tłuszcze i węglowodany, ten podział nie jest sztywny, więc jeżeli wolisz dodać trochę tłuszczu, trochę mieć więcej tłuszczu w diecie, nie ma problemu. Jeżeli preferujesz więcej węglowodanów, to też jest ok. Bardzo często widzę taki błąd u osób, które chcą przytyć, to podchodzenie do żywienia tak samo jak podczas odchudzania, a jedyną zmienną jest zwiększanie ilości jedzenia. I wtedy bardzo często zdarza się, że ktoś nie jest w stanie przejeść całego jedzenia. Więc zapamiętaj sobie taką prostą zasadę, że w większości przypadków na masie powinieneś do diety podchodzić praktycznie odwrotnie niż w trakcie redukcji. I tu jest kilka przykładów. Na redukcji warto bazować na produktach o niskiej gęstości kalorycznej, a na podczas budowania masy mięśniowej na wysokie. Podczas odchudzania unikasz płynnych posiłków, bo gorzej sycą, ale na masie, jeżeli nie potrafisz nabrać masy, to jest to świetny pomysł. W diecie odchudzającej warto zwiększać ilość błonnika w diecie, a w trakcie budowania masy jego nadmiar może zaszkodzić. Mam nadzieję, że widzisz już, że raczej nie warto przenosić zasad z redukcji na okres budowania masy, bo możesz sobie utrudnić cały proces. Mamy podstawę, teraz zaproponuję ci jadłospis na masę. Przykładem będzie mężczyzna, który ma 30 lat, waży 75 kg, ma 180 cm, jest średnio aktywny fizycznie, jego PAL wynosi 1,6. Daje nam to całkowitą przemianę materii na poziomie 2800 kalorii, dodajemy 10% nadwyżki i mamy 3200 kalorii, które ta osoba powinna jeść codziennie. Pamiętaj, że jest to tylko start, później trzeba wszystko nadzorować, patrzeć jak rośnie waga i zmieniać te wartości. Jeżeli chciałbyś sobie sam wyliczyć do siebie swoje zapotrzebowanie, to tutaj w opisie albo w komentarzu masz link do darmowego kalkulatora. Możesz sobie to wyliczyć, ile kalorii będzie w twoim przypadku. Przejdźmy do jadłospisu. Na śniadanie zaproponuję ci kaszę mannę o smaku Kinder czekolady. Może ci to zdziwić, że proponuję kaszę mannę, a nie płatki owsiane, o których często mówię, ale jest to właśnie kwestia tego, co poruszam wcześniej. Kasza manna ma o wiele mniej błonnika, więc łatwiej będzie ci zjeść taki posiłek na masie i się nie zapchać. Wrzucamy do garnka 100 g kaszy manny, zalewamy 250 ml mleka i gotujemy przez chwilę, aż zgęstnieje. Przekładamy na talerz, wymieszamy z 20 g odżywki białkowej, dodajemy również 20 g masła orzechowego, 100 g ulubionych owoców, na przykład borówek, posypujemy całość połową opakowania
Kinder Country. 5, dosłownie 5 minut roboty, a dostaniesz smaczne śniadanie, którym wcale nie zapchasz się na cały dzień. Oczywiście jest to tylko schemat, możesz sobie kombinować tutaj dowolnie. Ta moja propozycja ma 800 kalorii, 40 g białka, 22 g tłuszczów i 116 g węglowodanów. Drugie śniadanie to będzie śniadanie na wynos. Nie ma tutaj filozofii, bo zaproponuję Ci bułki z serem i szynką, ale super sprawdzą się na masę. Bierzesz dwie bułki, pszenne albo graham, jedna ma około 80 g, przekrajasz, smarujesz 30 gramami humusu, kładziesz sałatę albo rukolę, do tego plasterek szynki z kurczaka, na dwie bułki około 50 g, sera piulko albo innego sera z Lidla albo Biedronki, do tego plasterek ulubionych warzyw, na przykład papryki i później w ramach deseru jesz sobie banana. Takie drugie śniadanie to około 730 kalorii, 41 g białka, 11 g tłuszczu i 121 g węglowodanów. Na obiad mamy makaron z kurczakiem w sosie śmietanowo-szpinakowym, gotujemy 100 g jasnego makaronu. Na 15 litrach oliwy podsmażamy 100 g pokrojonej piersi z kurczaka, przekładamy do innego naczynia, na tej samej patelni rozmrażamy 100 g mrożonego szpinaku, dodajemy 2 posiekane ząbki czosnku, jak szpinak się rozmrozi, dorzucamy mięso, 40 g półtłustego sera typu feta, zalewamy 50 g śmietany 12%, doprawiamy do smaku pieprzem, solą, dodajemy makaron, całe te danie dostarczy około 850 kalorii, 43 g białka, 31 g tłuszczu i około 100 g węglowodanów. Jeżeli chodzi o kolację, pokażę Ci przepis na prostego szejka. Wcześniej mówiłem Ci, że na masie takie płynne posiłki są ok, więc z tego powodu mamy właśnie szejka. Do szejkera wsypujemy około 70 g płatków jaglanych, 30 g orzechów, dowolne orzechy, które lubisz, 30 g rodzynek, zalewamy na kilka minut wrzątkiem, gdy płatki, orzechy i rodzynki będą miękkie, dorzucamy pokrojonego banana, 10 g kakao i zalewamy 300 ml mleka albo napoju sojowego. Blendujemy to wszystko i mamy przepysznego szejka. Całość jest bardzo słodka z powodu rodzynek i banana, a jeżeli naprawdę lubisz słodki smak, to możesz dorzucić sobie nawet słodzik, albo nawet trochę miodu albo cukru. Kaloryczność takiego szejka to około 780 kalorii, 25 g białka, 27 g tłuszczu i 130 g węglowodanów. Te wszystkie cztery zaproponowane przeze mnie posiłki mają około 3200 kalorii, 150 g białka, 87 g tłuszczu i 470 g węglowodanów. Więc mamy spełnione początkowe założenia. Chciałbyś otrzymać więcej takich pomysłów na smaczne dania, które świetnie sprawdzą się na masie? A może szukasz pomocy w odchudzaniu lub ogólnie w treningu? Nie ma to znaczenia, bo w każdej z tych rzeczy jesteśmy do Twojej dyspozycji. Razem z moim teamem dietetyków i trenerów kompleksowo o Ciebie zadbamy, dzięki czemu dasz radę osiągnąć niesamowite rezultaty jak wielu naszych podopiecznych, niezależnie od tego, czy zależy Ci na masie czy odchudzaniu. Kliknij na link w opisie, zobacz, jak to wszystko dokładnie wygląda i jak możemy Ci pomóc. Jeżeli to nagranie Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję. Możesz też napisać w komentarzu, czy to jest Twoja pierwsza masa i jak Ci idzie na tej masie. To było na tyle, trzymaj się i do kolejnego nagrania.